Halo, cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Arkadi Klusz. Jak widzicie, dzisiaj w zupełnie innej scenerii. No mamy w końcu taki okazjonalny filmik, który zresztą zapowiadałem i do którego się zabierałem, a zabrać nie mogłem, czyli szybkie faku odnośnie tam 30 tysięcy subów. W zasadzie nie odnośnie tego, tylko z okazji 30 tysięcy subów. Mamy takie AMA, fuck you. I dostałem od Was wiele pytań, mam tutaj kilka kartek, jako że jestem tutaj bardziej analogowo teraz niż cyfrowo, tak jak jest to w domu, nie mam podglądów ani nic, tak więc musiałem sobie to wszystko wydrukować. Mamy parę karteczek, są bardzo ciekawe pytania, wydaje mi się, że o ile przy takim pierwszym AMA, które robiłem dawno temu, chyba z okazji 8 tysięcy subów, no to tam było chyba 80 pytań i były fajne, ale tutaj chyba są takie jeszcze bardziej, że tak powiem, wymagające, jeżeli chodzi o odpowiedzi, bo to nie jest tylko takie, tu nie są tylko takie pytania, żeby odpowiedzieć o czymś, po prostu coś, co wiem, tylko takie, na które się trzeba zastanowić, tak więc jest całkiem nieźle i myślę, że będzie to też fajne dla wielu osób, aby też podyskutować. Na pewno, powiem szczerze, ja nie wiem, kto będzie reagował, bo już wiele osób ogląda te YouTube, co mnie bardzo cieszy, jeszcze raz wszystkich pozdrawiam, ale myślę, że tutaj nawet byłoby o czym pogadać, bo te pytania można też i do nich skierować czasami, niektóre, nie? Jakiś motor jedzie, uroki. Motor, to taka pierdziawa, to skuterek jakiś jechał. Wydaje mi się, że będzie tutaj ciekawie, przy okazji też wpadnie z okazji tych pytań, tak jak szybko zauważyłem, też zapowiedź tak jakby kolejnego materiału, który zrobię tam w ciągu kilku najbliższych dni, który no często jest poruszany na moim kanale, ale zawsze trafia się ktoś nowy, kto o to pyta i tak dalej, więc do tego przejdziemy w swoim czasie. Na początek jednak organizacyjnie akurat tutaj trafił się jeden wspierający akolita, czyli Zajem, za co bardzo serdecznie dziękuję, wasze każde wsparcie jest dla mnie bardzo miłe. I zresztą tutaj też znowu będzie pytanie, które będzie tego dotyczyło tak pośrednio, będziemy mogli sobie o tym pogadać, ale pięknie się zgrało, że akurat na tę okazję, jak to nagrywam, to przyszły do mnie dwie paczuchy, moi drodzy, od dwójki, a w zasadzie trójki różnych ludzi. I tutaj od razu chciałbym serdecznie za to podziękować pierwszej grupie, czyli Sebastianowi i Karinie, którzy przygotowali coś dla mnie. Jeszcze nie, znaczy orientuję się, co tam ma być, ale nie wiem konkretnie, jak to będzie wyglądało i co to jest. Oraz jest tak samo podziękowanie dla Tomasza Sablika. To jest autor książki, który mi ją wysłał. To mi przypomina sytuację z AK Lockwoodem, którego też serdecznie pozdrawiam. Który wysłał mi swoją książkę, która zresztą teraz została wykupiona, tam prawa zostały wykupione, żeby to zekranizować, tak więc no big deal, nie? I to swoją, znaczy do, jeżeli chodzi o to, to powiem wam szczerze, czasami mnie nachodzą takie dziwne myśli, że ja, mój kanał jest co prawda malutki, nie? Tam 30 tysięcy, co mnie to bardzo cieszy, ale w porównaniu z innymi no to jest nadal pierdoła, nie? Ale tak mnie czasami zastanawia, jak dostałem tą książkę od AK Lockwooda, czy właśnie Tomasza Sablika, to są autorzy książek, tak? I czasami nachodziła mnie myśl, ty, a jeżeli faktycznie jakaś taka mega uber popularna osoba nagle gdzieś kiedyś trafiła na mój kanał, może jest takim cichym subskrybentem, nie? Nie wiem, wyobraźmy sobie, nie wiem, Dawida Podsiadło, tak? Albo kogoś z reprezentacji Polski w piłce nożnej na przykład, że sobie taki lewy siedzi, ogląda taki malutki kanał, no przecież to nie jest tak, że oni muszą oglądać jakieś ogromne, nie? To by było popieprzone, nie? Takie głupie myśli czasami nachodzą, bo fakt faktem, no kurczę, jak widzę, że jesteście tutaj nawet na Discordzie czasami, że w moich widzach są jacyś tacy uber specjaliści, nie? Faktycznie programiści tam gier też, nie? Lekarze, prawnicy, kurde, autorzy książek, no to dla mnie jest to czasami aż takie głupie, że ja tylko jedyne co robię, no to gadam o gierkach na kanale i jeszcze ewentualnie wywołuję jakieś dramy na Twitterach, nie? Ale no co, każdy orze jak może. Ale przejdźmy może do unboxingu. Zacznijmy może od tego, co przyszło jako pierwsze, czyli paczucha od Sebastiana i Karinę. Nożyk jest. Zrobimy to jak BHP nakazuje. Nigdy nie zakładałem, już to mówiłem, nigdy nie zakładałem, że będę jakieś paczuchy cokolwiek dostawał, nie? A tak nawet jakiś czas temu dostałem tą taką plakietkę wydrukowaną w 3D. Też świetna rzecz, cały czas się prezentuje. Nawet, albo nawet tą plakietkę ludologa teraz. To jest to cholernie miłe, nie? Savour Vanille. The Myth Vanilla Smak. A tutaj mamy lemonka. Kurczę, akurat powiem wam szczerze, no to będzie też taki big reveal. Wow. Chyba tak się spodziewałem. Nie aż tyle, bo było co pijemy. I powiem wam szczerze, to może być taki big reveal właśnie, że no herbatki, bo ogólnie no to my pijemy praktycznie wszystko, ale teraz pijemy herbatki. Bo alkoholi już nie można. Bo będę tatą po raz trzeci.
Dominika jest tam w czwartym miesiącu ciąży już. Ja nie wiem, co się dzieje. Do 30 się trzymałem, ale po 30 to... To ja nie wiem, co się dzieje. Durszlak, nie? Ale tak, byliśmy na badaniach, wszystko w porządku. I tak sobie pomyślałem, kurde, dziwna zależność, nie? Że co 10 tysięcy subów to nowe dziecko. To my może nie dobijajmy już do 40 tysięcy, co? Albo podzielmy to na miliony po prostu. Super. Malinówki jakieś. Jabłko to jest, tak? Granat. No ekstra. Będzie co pić i mówię, to jest ten, ale to przesunę. Dziękuję już za to. I tutaj dwie rzeczy. Ktoś mi, widzę, po fejsie grzebał. Prywatnym. Dobra. Super. Czekajcie, wyciągnę. Tej jednej nie mogę pokazać, bo powtarzam, że... No pięknie to wygląda. Po pierwsze, tak, tego się nie spodziewałem. Bardzo miłe. To idzie do nas na kominek, na telewizor, gdzie będzie ołtarzyk. Super. Zupełnie się nie spodziewałem. Teraz już wiem, o czym była mowa w wiadomościach. Ale... Moi drodzy. To już będzie widać. Zajebiście to wygląda. Naprawdę nice. Ekstra. I te logosy fajne i tak dalej. No to jest w ogóle świetna rzecz. Nawet na pamiątkę, jakiś prezent, cokolwiek takiego. No słuchajcie, dla mnie mega genialne, nie? A tym bardziej, że fajnie to w ten sposób wygląda, bo ja tak zauważyłem, bo jestem strasznie niefotogeniczny. Ja zawsze powtarzam, że urodę mam radiową, tak więc dobrze się odnajduję. Że właśnie w takiej chromie, w takiej dwukolorowej wersji to najlepiej wychodzę, nie? Tak więc wow! Nie no. Ale to jest wypalane? Czy ja będę musiał Ciebie zapytać, Sebastianie i Karolino, jak Wy to robicie? Czy to jest takie faktyczne wypalanie gdzieś maszynowe? Albo, nie wiem, pokażcie, jak proces taki wygląda. No bo dla mnie to giga, cienie zajebiście wyglądają. No, logo też świetnie dodane. Konkretnie. Ale to aż taki efekt trochę 3D ma wręcz, nie? Jakby to tak wychodziło jak dla mnie. Piękna rzecz. Super. Też taka odznaka, można powiedzieć, na 30 tysięcy słów. Pokazałbym te drugie, ale mam zasadę, że o ile Wojtek jeszcze się czasami pokazywał na na streamach, nawet jak było, no bo nie upilnujesz dzieciaka, no to dobra, trudno, nie? Dominika życzy sobie prywatności, więc nie będę tego tutaj jakoś tak publikował, ale naprawdę piękna rzecz, na pewno znajomym się będzie wszystkim podobało. Ekstra, naprawdę nigdy bym nie pomyślał, żeby nawet coś takiego wziąć, zamówić, nawet kupić, tak? Tak więc, Sebastianie, Karino, bardzo dziękuję. I teraz przejdźmy może do tej drugiej rzeczy, żeby też nie... Ładnie, ale ty! Ale genialne! Ale to jest pierwszy raz, kiedy widzę takie wykończenie, nie? No... Ale super to... Genialnie to wygląda, słuchajcie, jeżeli chodzi o wykończenie. Wow! Nice! I teraz mamy tak. Tomasz Sablik, Mój dom. Tak jak mówiłem, książka dostała prawa. Jest! Może tak zrobię, że dostałem, bo tak jak od Aka Lockwooda, tak i od Tomka poprosiłem, żeby to było gdzieś podpisane, bo dla mnie, wiesz, dostać podpis autora książki, dla mnie kosmiczne byłoby napisanie książki, szczególnie beletrystyki jak tutaj, no to raz, że wyobraźnia, dwa, że talent trzeba mieć, więc dla mnie to jest dużo na wyższym poziomie niż robienie, nie wiem, YouTube'a, jak ja to robię. Jestem pod mega wrażeniem właśnie twórczych ludzi i jeżeli to właśnie idzie jeszcze z dedykacją, to tutaj bam, dla Arka. Dla Arka, co najlepszy content gamingowy. Mach, robi. Miliona subów. Proszę bardzo, no. Mamy tutaj dedykację, jest pięknie. Tomasz Sablik, moi drodzy. Urodzony w Bielsku Białej, to tam, gdzie włosy robiłem swoją drogą. Gdzie mieszka do dziś? Jak będę jechał na doczepkę, to na piwie się spotkamy, Tomaszu. Wcześniej ukazały się Próba Sił 2019-2024, Winda 2020, Lęk 2021, Przypadłość 2022. Introwertyk, najlepiej czujący się we własnym domu. Tak szczerze, to tak jak ja. Lubi zaglądać do ludzkich umysłów i przelewać obserwacje na papier. Tomku, bardzo dziękuję. I do tej książki jeszcze wrócimy. No tak, to tutaj arcydzieło, które pokazywałem przed chwilą, będzie gdzieś tam w tle na pewno wisiało.
A do książki wrócimy przy drugim okazjonalnym filmie. Myślę, że się nie pogniewasz, a jak się pogniewasz, to daj znać. Jakbym kawałek, krótki fragment książki przeczytał, tak zresztą jak zrobiłem to z Aka Lockwoodem. Wydanie piękne, książki jeszcze nie znam, nie oceniam, ale niedługo to usłyszymy. Czekajcie, bo tu jeszcze sprawdźmy tył książki. Mamy krótką zapowiedź. Duchy istnieją. Mieszkają w budynkach takich jak ten. Są prawdziwe. Dam wam nie jeden powód, byście w nie uwierzyli. Tego o mnie na 100% nie wiecie. Właśnie duchy? To jest taki mój temat, nie? Znaczy, uwielbiałbym teraz, bo zrobiłem to ostatni raz jakieś 12 lat temu, wyjść do jakiejś rudery i tam gdzieś ponasłuchiwać, ponagrywać, trochę taki urban exploring i tak dalej. Ale czasami, z Zielakiem przede wszystkim, siadamy i oglądamy różne takie kompilacje, oceniamy, ale gówno fałszywe, o kurde, tego nie możemy wyjaśnić, nie? Tak więc to jest tematyka mocno mi leżąca. Tylko się z tym nie afiszuje, bo są też różne podejścia. Ale dobra, bo ten filmik już teraz z tego co widzę nagrywam, ile on trwa? 20 minut prawie, no 17. A ja nawet pierwszego pytania nie przeczytałem, a mamy kilka kartek. Więc, moi drodzy, Tomasz Makowski zapytał, czy figurka, która za mną stoi, kiedy jestem na YouTubie, to z Sekiro. Tak dokładnie, mogę nawet wstawić zdjęcie, to jest protagonista Sekiro. Faktycznie jest to jedyna figurka, która w tym momencie stoi i to nie jest chyba z oryginalnego wydania, ja ją po prostu kupiłem, bo było ogłoszenie, że taka figurka jest, chyba za 100 zł tak naprawdę? No czemu nie? No, jakieś tam figurki, kolekcjonerki zbieram, więc cena była spoko, wykonanie jest nie najgorsze, więc jak najbardziej samą figurkę kupiłem. To nie jest tak, że mam wydanie kolekcjonerskie Sekiro, a szkoda. I drugie pytanie. Przechodzę Sekiro i nie idzie mi najlepiej. Zastanawiam się, czy nie jest to wina input laga, który mam na poziomie 33 milisekund. Jaki ty masz input lag, kiedy grałeś w Sekiro i czy ukończyłem grę? Dziękuję, pozdrawiam, komplementy jeszcze do tego, dzięki serdeczne. Powiem tak, grę ukończyłem jak najbardziej, z tym, że to była jedyna, w której nie chciało mi się, inaczej, nie to, że nie chciało mi się, bo to jest zła gra, tylko po prostu nie chciało mi się z lenistwa robić platyny. Uwielbiam Sekiro, zresztą robiłem nawet film niedawno, który mam nadzieję oglądałeś. I nie miałem problemu z input lagiem, zresztą jeżeli chodzi o input lag, to uważam, że tak szczerze, do 100 milisekund idzie się przyzwyczaić. To nie jest komfortowe, to nie jest wygodne, ale wydaje mi się, że nasz mózg też tak działa, że po prostu się do tego przyzwyczajamy. Często jest tak, że telewizor ma powiedzmy tam 20, 30, 40 sekund, milisekund opóźnienia na przykład z dźwiękiem i my po jakimś czasie też się do tego przyzwyczajamy i wydaje mi się, że to nie jest problem tak naprawdę input laga. Get good. Nie, szczerze, wydaje mi się po prostu, że poćwiczyć troszeczkę i na pewno dasz radę. 33 milisekundy to też jak dla mnie, przynajmniej w mojej opinii, to nie jest aż tak super, super dużo, nie? Fej.pl. Jakim cudem ty w tym wieku czerpiesz wciąż przyjemność z grania? Ja mając dekadę mniej na karku czuję, że gry nie bawią jak kiedyś i widziałem to u pewnej części graczy, jednakże druga część graczy wciąż się dobrze bawi. Myślę, że nie ma to związku z wyrośnięciem z grania. Zdradźcie mi tą tajemnicę, bo mi się chce grać, odpalam tytuł i wyłączam po zobaczeniu menu. Po prostu nagle się odechciewa. Wiesz co? Powiem ci szczerze, że to jest fajne pytanie, ale nie wiem, czy byłbym w stanie na nie odpowiedzieć, bo wiesz co mi dało takiego powera, że do tej pory mi się nie znudziło granie? To, że tworzę z tego content i ja często mam tak, że na przykład kupuję sobie jakieś mniejsze gierki, jakieś tam w promocji i tak dalej. Wiem, że nie zrobię z nich kontentu, to ja potrafię je ogrywać bardzo długo, wiesz, zagrać godzinę, zostawić na tydzień i tak dalej. I faktycznie wtedy mam takie podejście jak ty, ale po prostu wiem, że ja z gier mogę sobie robić kontent i podchodzę też do nich troszeczkę inaczej. I być może to jest dla mnie dobrym takim kołem ratunkowym przed tym, żeby się nie zmęczyć grami, bo ja na nie patrzę po prostu troszeczkę inaczej, nie? Ja nawet jeżeli mi się znudzi, to ja mogę powiedzieć o tym, że mi się znudzi i robić z tego po prostu materiał, nie? Ciężko mi się wypowiedzieć, czy ja bym się dalej bawił grami tak jak się bawię teraz, gdybym nic z nimi więcej nie robił. Po prostu kupował, ogrywał i to wszystko. Nie mam pojęcia. U mnie też jest inaczej, bo ja nie wiem, w jakie ty gry grasz, nie? U mnie jest tak, że jasne, ja dla recenzji i dlatego, żeby wiedzieć, co się dzieje na rynku, ogrywam single, ale mi dużo frajdy dają gry kompetytywne, kiedy mogę się z kimś ponapierniczać, dlatego cały czas jest u mnie CS, dlatego cały czas jest u mnie Warzone, dlatego jest taki Hellbreath, czy chociażby nawet World of Warcraft, które zazwyczaj ogrywam w PvP, jeżeli już gram nawet tego klasyka, nie? Więc to mnie bawi, bo w tym momencie, kiedy gramy z innymi graczami, to jest po prostu zawsze inaczej, nie? No i wyjątkiem jest tutaj jak zawsze Paweł Exile, które
No ma tyle do zaoferowania, że no nie ma szans się znudzić, nie? No chyba, że cię po prostu sama formuła gry odrzuci albo znudzi. Może faktycznie taką radą ode mnie byłoby to, że słuchaj, może zacznij pisać, nawet jeżeli nie zakładać jakieś blogi czy coś takiego, no to może gdzieś na Twitterach czy na czymś takim pisać. Może to ci się spodoba, robić jakieś takie krótkie formy, nie wiem, recenzji, opinii, wrażeń i to ci będzie tak dawało kopa, żeby przechodzić te gry, będziesz patrzył na nie pod innym kątem, być może to jest to, nie wiem. Kirmarsk. Co myślisz o przedstawianiu sztuk walk w grach? Jakie masz do tego podejście i czy gry powinny się nimi inspirować? Kurde, dobre pytanie. Wiesz co? Kartki mi uciekają. To jest nawet bardzo dobre pytanie, bo do tego można dwojako tak naprawdę podejść. Powiem ci w ten sposób. Uwielbiam, kiedy w grach są dobre takie inaczej systemy walki, sztuki walki. Na myśl mi przychodzi chociażby Metal Gear. On ma, tam w Metal Gearze jest kompletnie wymyślony system walki, to jest, czyli ten CQC, czyli Close Quarters Combat, ale jest to zrobione tak, jakby to miało być realne. I jasne, że czasami dla samej filmowości są tam takie odpały, że no, idzie zmrużyć oko, ale czasami wygląda to przegenialnie, tak masywnie, ciężko i nawet są ludzie, którzy faktycznie ćwiczą sztuki walki i którzy reagują, że okej, to jest wzięte z tej sztuki walki, to jest tamte i to wykonane jest świetnie, perfekcyjnie. I to bardzo mi się podoba. Fajnie jest, jeżeli walka w grach jest po prostu dla rozrywki zrobiona, że tam, no wiadomo, nie za wielki, ogromny realizm, ale z drugiej strony, kiedy czasami się tam pokazują jeszcze te takie prawdziwe sztuki walki, prawdziwie przedstawione, no to już jest w ogóle genialnie. Ale widzisz, jest na przykład gra, ona się chyba Absolver nazywała. Mogę pomylić, bo jeszcze był podobny tytuł Souls-like'owy. Nie pamiętam, ale Absolver chyba miał coś takiego, że bardzo potężnie tak system prawdziwej walki był tam zaimplementowany, że trzeba się było tego uczyć. I to, o ile była to gra ciekawa, tak nie odniosła jakiegoś tak spektakularnego sukcesu komercyjnego. Zresztą tak samo było z Sifu, gdzie tam jest bardzo fajnie, wiernie oddany system walki, tak realistycznie, ale mimo wszystko tak o Sifu już nikt nie mówi. Tak więc dla mnie najlepszym sposobem jest po prostu wymieszanie tego, a najlepszą formą przedstawienia tego póki co, tak z tego co oglądałem, z tego co ogrywałem, to właśnie jest Metal Gear Solid. Oni to robią w genialny sposób, nie? Konrad Smolerek napisał, co myślisz o zbliżającym się THQ Nordic Showcase, na którym ma być pokazany w końcu gameplay z Gothic Remake. Powiem ci szczerze, że to mnie interesuje z tego względu, żeby wreszcie zobaczyć tę rozgrywkę, bo nadal, o ile no, moją opinię o kolekcjonerce znacie i się z nią często nie zgadzacie, tak no, cały czas uważam, że pokazanie kolekcjonerki przed pokazaniem gameplayu to jest jakaś kurwa patologia. I fajnie, że w końcu to będzie pokazane, nadal należy na to splunąć, że dopiero teraz. Inaczej, gdyby nie była pokazana kolekcjonerka, nie było to wyceniane, ta kampania reklamowa tak nie skoczyła wtedy i teraz byłby pokazany gameplay, nie miałbym problemu, ale to, że gameplay jest pokazany parę tygodni po pokazaniu kolekcjonerki, to jest dla mnie strzał w kolano pod względem wizerunkowym, nie? I w tym momencie faktycznie można podejść, że no THQ to nie traktuje mnie jak gracza, tylko maszynkę do mielenia kasy po prostu i tyle, nie? Jak najbardziej to rozumiem i się z tym zgadzam, też się tak czuję. Ale bardziej też interesuje mnie, poza Gothiciem, Titan Quest, mój drogi. To jest gra, która jest według mnie niedoceniona. Widzę, że robaczek chodzi po statywie. Cholero jedna! Odsuń się, idź stąd. Patrz, będzie chodził. Pójdź tu. Spierdalaj. No. Denerwował mnie już. Była to gra... Pozdrawiam Fasol, bo Fasol mi w liceum ją pokazał i faktycznie zostałem na dłużej i teraz ta wersja zremasterowana była, chociaż dla mnie tam strasznie skasztanili Ragdoll, który dawał mi masę frajdy z tej gry. Ale tak, jestem bardzo zainteresowany. Fajny setup w ogóle w Titan Quest. Łukasz Kucharski. Jak w twojej miejscowości jest ponad 30 tysięcy ludzi, jak w całej Polsce jest około 40 tysięcy? I tak samo Cyskwa. Ale zaraz, moment, przecież w Polsce mamy 38 tysięcy ludzi. Można by rzec, że cały kraj cię ogląda. Wiesz co, bo ja mieszkam po prostu w stolicy. Malbork jest stolicą tutaj naszej Landii. Tak więc to dlatego, nie? A ta reszta, te 8 tysięcy, to gdzieś tam po wioskach się rozniosło. Jestem ciekawy, ile osób będzie faktycznie wiedziało, o co z tym chodzi. Kostek 1, 2, 3. Ulubione soundtracki z gier? Przynajmniej 4. O Boże, ja uwielbiam tak, że przynajmniej 4, jakbyś mi powiedział 1. Dobra, jeżeli mają być 4, uwielbiam motywy muzyczne w Mass Effect'cie, wiadomo, no przecież podniecam się tą grą zawsze, tak więc to, no przecież motyw z Suicide Mission, czy, Boże, jak to się nazywało?
Nie pamiętam tytułu, napiszę go może, o ile nie zapomnę w montażu. To jest dla mnie przegenialne. No, cała trójka ma świetny, ten taki troszeczkę smutno-nostalgiczny, bojowniczy też motyw. Chociaż chyba dwójka najbardziej mi muzyką stała, tak szczerze. Tak więc, no, Mass Effect, Unreal Tournament. Byłoby bardzo łatwo, nie wiem, Guitar Hero, nie? Teraz się muszę zastanowić. Ja wiem, że na przykład Baldur's miał świetne OST, ale czy bym nazwał go ulubionym? Dla mnie ulubiony OST jest wtedy, kiedy on mi się po prostu idealnie pasuje do klimatu gry. To, że poleci kawałek, mi się automatycznie kojarzy z daną grą, nie? Wiem, że wielu z was się zdziwi, ale powiem, że Path of Exile. Dlatego ja wiem, że masa ludzi ma wyłączony soundtrack, jeżeli chodzi o Path of Exile. No bo wiadomo, tam trzeba oglądać coś na YouTubie, nie? Albo ewentualnie słyszeć dropy, jak lecą. Ale no, przypominam, że za OST tam stał Polak. Zresztą robiłem film na temat Path of Exile, że Path of Exile w 2022 roku i poświęciłem cały akapit, jeżeli chodzi o... No kurwa, teraz będą mi wiercić. Cały akapit poświęciłem na Path of Exile i muzykę z tym związaną, ale przede wszystkim dlatego, że genialnie tematycznie jest dobrana tam muzyka. Każdy dodatek ma swój własny OST, wiadomo, motyw główny tam, nie? I za każdym razem jest to genialne. No, ten... Przepraszam, po prostu teraz zapomniałem imienia, nazwiska, chyba Kamil jakiś czy coś takiego. Kompletnie mi wyleciało, no nie jest to wiedza, którą mam tak od stryknięcia. Doskonale czuł, na jaki temat robi utwory. I facet ma perfekcyjny talent pisania muzyki pod dany klimat czy pod dany temat. Jest przegenialny. Co bym musiał czwarte jeszcze powiedzieć? Zaskoczę was. Wiecie, jak mi robi strasznie, jeżeli chodzi o siłownię, bieganie i tak dalej, motyw z Battlefielda 3 i 4? To jest masakra, to mi się w ogóle kojarzy z takim Terminatorem. Mi się wydaje, że się mocno Terminatorem wzorowali swoją drogą. Ale ta muzyka, ta melodia z głównego, że nie wiem, no, Battlefield 3 Main Theme, czy jak to się tam nazywa, czwórka też ma fajny tam przeróbkę, to naprawdę pompuje we mnie taką adrenalinę, nie? I wydaje mi się, że bardzo wzorowali się właśnie Terminatorem, nie? Swoją drogą, no, muzykę z Terminatora też uwielbiam. Polecam sobie przypomnieć, jest genialna. Dalej, Kostek. Jakie masz hobby, co lubisz robić w wolnym czasie? W tej chwili tak naprawdę w wolnym czasie robię YouTuby. Staram się poświęcać godzinkę gdzieś na jakieś ćwiczenia i tak dalej. Teraz już sobie w domu rozstawiłem też siłownię, bo do mojej siłowni, gdzie jeździłem, jest daleko i była taka przerwa. Lubię jeździć na ryby, chociaż dawno nie byłem, ale to jest też taki fajny konik, ojciec mnie tym zaraził. Całe dzieciństwo jeździliśmy na ryby i teraz bym sobie tak chciał, o, gdybym faktycznie zrobił sobie taki długi urlop, gdzie nie robiłbym ani YouTube'a, ani nie nagrywałbym jako lektor, to po prostu pojechałbym na tydzień gdzieś sobie tak od Nadwisły, do której daleko nie mam, namiot sobie rozstawił i po prostu uwielbiam łowić na grunt. A poza tym, no, jest takie hobby, które chciałbym zrobić, to rzeźbienie, nie? Ogólnie, gdybym faktycznie rozciągnął sobie dobę do, nie wiem, 48 godzin i miał dużo więcej wolnego czasu, to robiłbym tak, muchy mi latają, cholera, muszki. Chciałbym za mój, no, blok jakiejś tam gliny z piecykiem i tak dalej. I ten cały zestaw taki do rzeźbienia i na przykład, nie wiem, gram w Bloodborne'a, no to robię sobie jakąś tam rzeźbę, płasko rzeźbę, coś związanego z Bloodborne'em, ale to łączyć jeszcze dodatkowo z na przykład jakimiś światełkami, LEDami i tak dalej, żeby to nie było tylko wyrzeźbione, pomalowane, a i również był taki efekt, żeby podłączyć do prądu, nie? Ale kto wie, może na emeryturze. Dalej, czego się nauczyłeś podczas robienia na kanale przez ostatnie lata? Kompletnie niczego, szczerze. Nauczyłem się, okej, no płynnie i montuję sobie. Gdzieś tam uczę się kadrowania, teraz w końcu nauczyłem się troszeczkę color gradingu i nie twierdzę, czy to jest dobrze robione, czy nie, no ale chyba teraz filmy wyglądają dużo lepiej niż wyglądały nawet jeszcze, nie wiem, tam 2 miesiące temu. To jest taka najnowsza rzecz, bo po prostu ten stary program, bo ja robiłem w Vegasie 15, nie miał za dobrych opcji pod grading. 19 teraz mam, bo z Humble Bundle wyrwałem, no to już jest pod tym kątem lepiej. A tak naprawdę, co najbardziej mnie nauczyło, czego się najbardziej ja nauczyłem, to jest miniatury. Jasne, ludzie czasami komentują, że cringe'owe, że głupie, o, nie kliknę. Ale no, moje miniatury, przecież jak robiłem gamingowy przegląd tygodnia, no to były totalnie spieprzone, nie? To...
Po prostu jeżeli jest ktoś, kto się zajmuje reklamem, marketingiem gdzieś tam w internecie, no to by się za głowę złapał, jak to wygląda. Na kanale są, możecie zobaczyć, przecież to tragedia była. I faktycznie, na co mogę polecić mniejszym, to faktycznie chwytliwa miniatura naprawdę bardzo dużo robi. Od momentu, kiedy zmieniłem miniatury na lepsze, i nie muszą być jakieś baitowe, nie? Ja jedyne co, to zacząłem po prostu faktycznie je opracowywać po tym, żeby było widać, o czym mówię, no i nie wiem, gdzieś tam swoją mordę wstawiałem. I odbiór od razu był zupełnie inny. Wyświetlania dwukrotnie wskoczyły, nie? Nawet wtedy, kiedy miałem tam 5000 subów, nie? No więc to jest coś, czego się nauczyłem. Jakie są następne plany na YouTube? Myślę, że mogę już powiedzieć. Pierwsze co, to mam pomysł na takie 112 filmów rokrocznie. Z reakcjami, z dyskusjami i tak dalej. Tylko, że ja to chcę zrobić tak, że najpierw je nagram, najpierw je zmontuję i dopiero potem będę robił na kolejny rok. Dlatego na Discordzie zrobiłem zareaguj na poważnie i zareaguj na śmieszno, coś takiego. Zareaguj, you laugh, you lose. Bo chcę zrobić tak. Od razu mówię, to jest copyrighted, nie ma tego i proszę sobie tego nie wstawiać, zabraniam, ale chcę zrobić tak, że na przykład w środę i w niedzielę będą leciały właśnie takie reakcje i dzięki temu jest tak, że nawet jeżeli będę miał takie czasy jak teraz, że jest jakiś remont robiony czy coś, to zawsze będzie jakiś tam ruch na tym YouTubie, zawsze coś ode mnie będzie. Na przykład w niedzielę będą jakieś takie na luz, na chillout, jakieś tam śmieszne kompilacje, coś takiego, no to będziemy robić challenge You Laugh, You Lose. A w środę, mówię, środa, dzień, woda i będę starał się komentować, reagować na jakieś poważniejsze rzeczy. Nie tylko z branży gamingowej. No, mam nadzieję, że uda mi się Was zaprosić do dyskusji i nie będę prawdopodobnie wszystkich robił sam, bo cały czas staramy się zgrać z Zielakiem, który jest moim dobrym przyjacielem, żeby po prostu robić to we dwójkę, bo samemu mogę czasami nie wywołać dyskusji, ale jeżeli jesteśmy we dwójkę, to będzie taka dyskusja być może między nami, która być może też i Was skłoni do dyskusji. Jest jeszcze jeden pomysł z widzami na tą orgię niedzielną, ale to trzeba dopracować, ale być może będzie coś w formie podcastu. Pomysł upadł w sumie 2-3 tygodnie temu i myślę, że to jest do zrobienia, ale to poczekajmy. Dalej, Paziek, czy zarabiasz na kontencie i czy dałoby się z tego żyć? Zarabiam na kontencie, tak. I czy dałoby się z tego żyć? Na tym poziomie, na jakim ja teraz zarabiam, to... Tak, dałoby się, ale nie byłoby to jakieś super wygodne i bezstresowe życie, bo powiem Wam tak, ja, gdzie teraz uważam, że taki pik, jeżeli chodzi o wyświetlenia moje i tak dalej, to powiedzmy dostaję z wyświetleń około 2000. No ale od tego trzeba zapłacić jeszcze dochodowe i tak dalej, no to się robi z tego mniej. Jest jeszcze wsparcie od Was, od tego też trzeba zapłacić dochodowy. No powiedzmy, że w tym momencie sam YouTube daje mi około... trójki. Co wiecie, jak na 30 tysięcy, no nie jest źle. U mnie jest plusem to, że ja mam świetną widownię, która faktycznie zaczyna się głównie od tam 25 do 34 roku życia. Oni w tych systemach YouTube'owych mają najwięcej pieniędzy, tak więc reklamy, które się u mnie wyświetlają, są najwyżej cenione na YouTubie, nie? No, na przykład content kompletnie dziecięcy nie ma w ogóle porównania, jeżeli chodzi o stawki za wyświetlanie reklam. I to jest ten plus i u mnie jest dość duże zaangażowanie i mimo wszystko, jeżeli chodzi o poziom subów do poziomu wyświetleń, bo to też jest, są kanały, które mają, nie wiem, tam po 300 tysięcy subów, ale wyświetleń mają tyle co ja, no to też trochę na to wpływa. A u mnie jest tak, że jak ja mam powiedzmy 30 tysięcy subów, no to mam średnio 20 tysięcy wyświetleń, to jest, wiecie, no 66 czy tam 70% wyświetleń na film, to jest okej, okay, nie? No wiadomo, czasami jest gorzej, tak? Ale no nie jest źle, nie? Tak więc YouTube to bierze pod uwagę i to całkiem fajnie płaci. Czy zamierzasz robić materiały sponsorowane? Tak, dlaczego nie? No ja robię tego YouTube'a i jeżeli by wpadła jakaś kasa dodatkowo z tego, no to trzeba brać pod uwagę, że tak. Ja mam mimo wszystko rodzinę. Są jakieś wymagania sprzętowe na to. To jest hobby, na którym jasne zarabiam, ale to wymaga też jakiejś tam kasy. I jeżeli wpadnie jakaś bonusowa, to lepiej i dla mnie, i dla Was, nie? Jakby nie patrzeć. Od razu tylko powiem tak, że nie zrobię każdej reklamy. To nie jest tak, że każdy się do mnie odezwie, bo też ja kilka reklam ładnych odmówiłem, nie? To ja nie mam zamiaru reklamować coś, do czego nie miałbym jakiejś wiary. I akurat, dobra, przyznam Wam się, że się zbliża jedna. Jest zupełnie, bo ja mam, powiem Wam szczerze, jaki ja mam format. Ja oferuję materiały sponsorowane i to jest wszędzie oznaczane, to nigdy Was nie wydymam na tej zasadzie, nie musicie się martwić. Będzie tak, że materiał sponsorowany będzie w tytule filmu, materiał sponsorowany będzie opisany również w opisie oraz będę sam w filmach mówił, że jest to materiał sponsorowany. To nie jest tak, że ja na przykład jestem super przeciwnikiem, nie wiem,
mobilek, znaczy no super przeciwnikiem, jest, nie jest to mój target, ale nagle zrobię 20-minutowy materiał na temat mobilki, że jaka ona jest świetna, no spaliłbym się i przed lustrem i przed wami, nie? A mi się też wydaje, że żeby reklamować się u jakiegoś content creatora, jak to się u mnie nazywa, no to chyba lepiej, żeby on miał jakieś zaufanie, a nie, że po prostu bierze wszystko i reklamuje, nie? Jedyną taką daję też furtkę, że wiecie, materiał sponsorowany, czyli zaczynamy jakiś temat, mówimy na, nie wiem, na temat, nie wiem, Blizzard znowu coś zjebał, ale przy okazji, no, dzisiejszym sponsorem jest Ubisoft, nie? Wiecie, o co chodzi, tak? Na tej zasadzie. I wtedy faktycznie tam można stawić wszystko, bo to jest 30 sekund, no sponsorem programu jest, nie? I tyle. I tutaj sobie daję po prostu miejsce na wszystko, bo to wydaje mi się, że taka platforma reklamowa już jest w miarę okej, nie? No nie będę reklamował tam rzeczy też, z którymi się kompletnie nie zgadzam, ale tam już jest dużo większa tolerka, że tak powiem, nie? I ewentualnie też u mnie jest taka opcja, żeby się reklamować, że po prostu coś u mnie zostaje, jest gdzieś tam lokowane, jakiś banner i tak dalej. To są takie opcje, które dopuszczam. Na ten moment mam chyba 3 czy 4 rozmowy, jeżeli chodzi o jakieś materiały sponsorowane i tak dalej, z czego jedna jest klepnięta. No ale to wszystko w swoim czasie. Rigel, żona z tobą gra lub dzieli pasję. Żona mnie wspiera. A tutaj widzę, że dałaś nam drugie pytanie, to od razu też przeczytam. Wspiera cię w swojej karierze gracza, komentatora. Wspiera mnie w tym, nawet właśnie jak tutaj paczuszki dostałem, to mówi, że zajebiście, że fajnie, ale nie chce się pokazywać, nie ciągnie jej na YouTube'a w ogóle. Gra ze mną w niektóre gry. Mamy w dwie gierki, które bardzo lubimy razem wspólnie grać. Jest to Overcooked 1 i 2 i tam dodatki DLC-ki oraz Cywilizacja 5. No jak Cywilizacja 5, jak siądziemy, u nas 7-8 godzin nie ma i potem lipa po prostu, że dzieciaki wracają, nie? W recenzjach gierek będziesz planował pytać o zdanie Discordowców, patronów. Mam taką opcję. Właśnie, jeżeli jest temat, na który mam czas, żeby go przygotować, nie jest taki ad hoc, to zadaję pytanie na Discordzie, wstawiam opinię. Jeszcze cały czas dopracowuję troszeczkę ten format, żeby nie było, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Zdarzało się, że czytałem te komentarze, zdarzało się, że wstawiałem je i tak jak widziałem nawet niektóre reakcje, ludzie faktycznie je czytali i się do nich odnosili, więc wydaje mi się, że to jest fajna opcja, bo nie jest narzucana, ale zawsze się gdzieś ten takie inne spojrzenie pokazuje, nawet jeżeli się nie zgadza z moim, nie? Kurde, muszki. I to jest coś, w co będę uderzał, ale nadal nie jest to taka ostateczna, wielka, dopracowana forma. Jakieś przyszłe wielkie plany, prócz sławnej piwnicy na kotki i rozmówki? Na ten moment, poza tym, co powiedziałem odnośnie tych tam 112 filmów, nie. Tą piwnicę będę chciał zrobić w tym albo w przyszłym roku, bo teraz ten remont się trochę przedłużył. Ale to mogę wam powiedzieć, że ogólnie plan jest taki, żeby zrobić takie studio, bo w piwnicy mam idealne miejsce na to. Nie mam takiej typowej piwnicy, tylko to jest taka wykończona mocno piwnica, w której można by śmiało pokój zrobić. Teraz służy za warsztat. Żeby zrobić takie studio a la, nie wiem, na przykład kanał Zero. Wiecie, wielkie biuro, dobrze oświetlić i tak dalej, po prostu nie tak jak w pokoju teraz robię, tylko mieć do tego studio i w tym momencie można faktycznie spraszać ludzi, już bardziej unboxingi robić i tak dalej, nie? Tak więc tam już będzie dużo większa forma i kto wie, może jak się trzecie dziecko pokaże, no to już nawet nie będę miał pomysłu, a będę musiał to po prostu zrobić, nie? Karolus, jaką furą jeździsz, panie, i czy ma to dla ciebie jakieś znaczenie, poza tym, że dowieziecie gdzie chcesz bez awarii, w sensie, czy masz w sobie jakiegoś fana motoryzacji? Dla mnie samochód to jest jak wiertarka. On ma mnie dowieźć na miejsce, a to jak on wygląda, to jakie ma osiągi i tak dalej, mnie naprawdę nie interesuje. No nie zaprzeczam, że wiadomo, jeżeli bym był na tyle dziany, to bym sobie kupił jakieś lepsze auto, ale tylko i wyłącznie w związku z tym, żeby właśnie unikać tak jak teraz sytuacji, że muszę gdzieś tam 3,5 tysiąca złotych wywalić właśnie na naprawę, ale nie ma we mnie ani krzty, jeżeli chodzi o jakiegoś fana motoryzacji. Potrafię docenić ładne samochody, potrafię docenić tam mruk tego silnika, ale absolutnie nie jest to dla mnie żadnym tym, żadnym wyznacznikiem pod kątem kupna auta. No teraz mówię, będzie trzecie dziecko w drodze, tak więc ja w coś mniejszego niż SUV-a to już nie wsiądę, nie? A na razie to jeszcze mnie na dwa auta, żeby sobie jeździć, to nie stać. Aż tak na tym YouTubie nie zarabiam. I mówię, to jest idealnie trafione w czasie, kiedy no po prostu auto tyle mnie kosztowało, tak więc na razie atwu na to auto. Dream President, kierujesz się w swoim życiu jakimiś ideałami, dążysz do jakiejś wersji siebie jako człowieka, jak widzisz siebie za te 10 lat? O kurde, toś mnie teraz dał egzystencjonalne pytanie, karta mi spiernicza. Użyję herbatki, żeby przytrzymać. To ja ci powiem tak,
nie kieruję się żadnymi ideałami, nie mam jakiegoś takiego celu specjalnego w życiu. Kiedyś, jak rozmawiałem z żoną, to powiedziałem, że wiesz co, u mnie tak naprawdę celem jakiegoś takiego życia to jest to, żeby z dzieciakami mieć dobry kontakt, z żoną mieć szczęśliwe życie i żeby było tak, że jak już kiedyś tam, optymistycznie zakładając, w wieku 45 lat mnie włożą do sosny, to żeby komuś się chociaż na godzinę z tego powodu smutno zrobiło. Jedyne co, to mogę powiedzieć tak w kontencie YouTube'owym, że nie chciałbym nigdy robić z siebie idioty dla pieniędzy, na zasadzie takiej, że specjalnie robię z siebie jakiegoś głupka, jakieś pranki i tak dalej, żeby kieruję się tym, że po prostu jeżeli moje dzieciaki kiedyś będą miały tam 10-15 lat, to żeby nie było cringe'u i nie było im wstyd z tego, co stary robił, nie? Dlatego bo po prostu mi by było. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mówię, ideałów w zasadzie nie mam. Do jakiejś wersji siebie dążę. Nie dążę, chyba że można powiedzieć tak. Ja wiem, że zadajesz zupełnie na co innego pytanie, ale do czego dążę, to do zdrowia psychiczno-fizycznego, czyli właśnie te siłownie. Staram się nie stresować czymś za bardzo, nie nakładać sobie na łeb specjalnie wiele. Kieruję się tym, żeby mieć spokój troszeczkę. Staram się i coś, co tak chyba wszystkiego dotyczy, co robię w życiu, jeżeli chodzi o poglądy, jeżeli chodzi o opinie i tak dalej, to staram się słuchać tak jakby każdej strony, ale w 99% siedzę zawsze gdzieś po środku, bo rzadko kiedy faktycznie jest tak, że jakaś jedna strona czy druga strona ma zupełną rację. Ja nie chcę nigdy być jakimś takim zero-jedynkowym lemmingiem, niezależnie czy to jest gaming, czy polityka, czy życie i tak dalej, nie? Zawsze będę miał swoje zdanie, które może mniej lub bardziej pokrywa się z różnymi innymi poglądami i zdaniami. Ale raczej nie chciałbym dać sobie narzucić cudzego zdania. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie, ale no, tak je zinterpretowałem. Protonit PS. W jaki sposób opanowałeś język angielski na tak dobrym poziomie, by posługiwać się nim biegle? Co, to ja tutaj już widzę co najmniej 15-20 osób na kanale, które mówią, kurwa, no, Arkadikus, dobrze po angielsku w życiu. Nie no, prawda jest taka, że to co mówię na kanale czasami tak w ferworze, to ja przekręcam angielski jak najbardziej. Wiem, że czasami tu wymowa jest taka i taka. Tak jak ze sławetnym słowem blood czy blood, nie? Czy powinno przez A czy przez O się mówić i różne portale, forwo, pronounce, czy jak to się tam nazywa, mówią, żeby mówić blood. A prawda jest taka, że jak mieszkałem kurwa w Anglii, to nie znałem nikogo, kto by mówił blood. Po prostu mieszkałem w rejonie, który mówił blood. I dlatego ja zawsze mówię też bloodborne, nie? Nigdy się nie uczyłem angielskiego, a angielskiego nauczyłem się niejako przy okazji właśnie z powodu gier, tak? No bo kiedyś nie było, kiedy ja miałem 4 lata i zaczynałem od Commodore'a, a potem NES-y i tak dalej, no to nie było tłumaczeń na język polski, trzeba było się tego nauczyć. Ja się w ten sposób nauczyłem, ja się nie uczyłem specjalnie słówek. Ja na przykład kompletnie leżę, jeżeli chodzi o czasy, ja po prostu jak rozmawiam po angielsku, to zależy mi na tym, żeby to dobrze brzmiało. Mam nadzieję, że to dobrze brzmi, ale nie myślę o tym, jakiego powinienem użyć czasu, jakiej odmiany danego słowa i tak dalej. I to wychodzi przeważnie chyba dobrze, czasami źle. Ale no prawda jest też taka, że no, mam znajomych też Anglików. I czasami jak widzę, jak oni na przykład piszą na Facebooku, to średnio ambitny gimnazjalista w Polsce, który nigdy się nie uczył angielskiego, potrafi lepiej pisać niż rodowity Anglik często, tak więc tutaj w Polsce jest takie przeświadczenie, że tak naprawdę jak się uczysz angielskiego, to powinieneś mówić wręcz takim Royal English, tak? Jak ta rodzina królewska, która mówi zupełnie inaczej od całej reszty kraju, nie? Bo jak coś powiesz, jak powiesz o zamiast a, to ty już tam chuj, a nie po angielsku gadasz. Powiem tak, a nie wiem, czy mówię w języku angielskim biegle. No nie myślę o tym, dogaduję się, nie uczyłem się tego specjalnie, ale mówię na tyle, że mogę w tym języku nagrywać, kosić z tego siano, że tak powiem, jako lektor. I mówię, to jest zupełnie inaczej, kiedy usiądę przed napisanym tekstem i zacznę go czytać, a zupełnie inaczej, kiedy mówię do was. Nie miałem żadnej właśnie takiej drogi, żeby się nauczyć, bo tutaj dalsza część jest, opisz, jak to wygląda, jak wyglądała twoja droga od kompletnego zera językowego do wymiatacza. No tak też bym się nie określił, ale nie było żadnej drogi, to jakoś tak przyszło. Nie dam ci żadnej rady. No akurat być może, nie wiem, miałem jakiś taki mały dar za dzieciaka, że po prostu wchłonąłem to jakoś i tak siadło. No, na pewno parę lat mieszkania w Anglii swoje dało, nie? Piotr Żmijewski. Ulubiona książka. Ogólnie zawsze mogę powiedzieć, że Wiedźmin Sapkowskiego, no cała saga. Bardzo lubię Władcę Pierścieni. W ogóle, no, ze wszystkie Silmariliony, Hobbity i tak dalej.
ale jest masa książek takich totalnych, które mi się po prostu kojarzy tylko i wyłącznie gdzieś tam z początkami w ogóle czytania książek, jakieś takie horrory. No to swoją drogą właśnie tak, Tomasz Sablik i Ten mój dom to idealnie trafia, bo moje pierwsze książki, jakie czytałem, bo mój ojciec nauczył, nie to, że nauczył, tylko przekazał mi tak jakby taką pasję czytania książek, bo miał zawsze dużą biblioteczkę, to ja, pierwsze książki, które czytałem tam w wakacje, kiedy miałem 11 lat, czy tam 12 i złapałem za pierwsze książki, to były takie chamskie horrory, nie? Grałem Masterton, Gian Smith, więc takie książki czytałem i tam jest masa książek, które mi się świetnie kojarzą, ale no teraz już bym nie potrafił nawet wymienić wielu tytułów, ale myślę, że po prostu najczęściej czytałem książkę jednak Sapkowskiego, czyli właśnie Wiedźmi. To jest coś, do czego często wracałem, mu się dialogi tam prostackie podobały zawsze. Po prostu pamiętam, nie? To jest tak najbardziej przeturbowana przeze mnie saga. Nie? Mister Maciejusz, gdybyś miał wymazać z pamięci trzy najlepsze gry, które grałeś, tylko po to, żeby móc je odkryć na nowo, to jakie by to były? Jakby nie patrzeć, Wiedźmin 3, moje ulubione uniwersum, Mass Effect absolutnie i Metal Gear Solid. Cała seria. Pięć najważniejszych zespołów wykonawców, które ukształtowały twój gust muzyczny. Iron Maiden, absolutny top. Zawsze na pierwszym miejscu. Queen. Metallica. Grzałem po kolei. Iron Maiden, Queen, Metallica. Nightwish. Starią. Oraz... kogo by wrzucić na piąte miejsce tak naprawdę? System of a Down. Który z gigantów gamingowych twoim zdaniem najgorzej sobie radzi w obecnej generacji konsol pod względem gier i PR-u? Tutaj chyba nie będzie żadnej takiej większej dyskusji. Wydaje mi się, że najgorzej teraz pod kątem PR-u ma przede wszystkim Blizzard. Bo nawet Ubisoft swoje odwala, ale gdzieś tam te gry wydaje, ale tak jak jest Blizzard, to czego Blizzard nie zrobi, no to jest jebany tak naprawdę. Więc mi się wydaje, że to też na pierwszym miejscu stawia mi Blizzarda to, że to była świetna, genialna, cudowna firma, która po prostu upadła. To już nie jest Blizzard, nie? To jest jakieś gówno popłuczyny, a nie Blizzard. Czy myślałeś kiedyś, żeby zrobić własną grę? Jeśli tak, to jaka by ona była? No cóż, jestem kompletnym beztalenciem, jeżeli chodzi o projektowanie gier i tak dalej, ale kiedyś myślałem, żeby się poduczyć i być może zrobić mobilkę, mimo że nie lubię mobilek, ale to po prostu myślę, że tam bym się najszybciej nauczył robić takie gry. Ale ja jestem ogromnym fanem RNG, ale takiego prawdziwego RNG. I byłoby to pewnie jakiś taki roguelike, roguelite... masa losowości, ale wiecie, to na takiej zasadzie, że wiecie, jak znajdujesz miecz, to on może mieć 50 różnych wersji, z tych każda wersja jeszcze 20 innych wersji, po prostu, że nie masz szansy odtworzyć tej samej rozgrywki, nie masz szansy w jakiś sposób ułożyć sobie tej rozgrywki, także dobra, zdobędę to, zdobędę tamto, żeby było po prostu tyle opcji, że za każdym razem masz coś innego, nie? Tak na super szybko. Po prostu losowe poziomy, losowe skille, losowe bronie, wszystko losowe. Jestem absolutnym fanem RNG w grach. Kiedy ostatni raz sięgałeś po gitarę, żeby coś na niej zagrać? Mówiłeś na ostatnim Q&A i na jednym z ostatnich streamów, że tyś posiadł dar multi-instrumentalizmu. No to jest troszeczkę przesada, nie? To jest tak... kombinuję i ćwiczę sobie na różnych instrumentach, ale na żadnym nie gram dobrze, w żadnym wypadku. No najbardziej się uczę tak naprawdę na klawiszach, bo niedawno je kupiłem. I teraz akurat idealne pytanie, że kiedy ostatnio raz sięgnąłeś po gitarę, bo dosłownie 2 tygodnie temu, wiesz co, lokalny sklep się u nas muzyczny zamyka i tam były Uber promocje, a więc jak wlazłem, to od razu zostawiłem tam prawie 2000 i kupiłem gitarę basową, gitarę elektroakustyczną oraz piecyk do tego. I tak więc, kiedy ostatni raz sięgałem po gitarę? Wczoraj. I to jest, uczę się pierwszy raz grać na gitarze basowej, bo nigdy jej w rękach nie trzymałem. Zresztą być może pokażę. Pokażę to nie dlatego, żeby pochwalić się, o jak fajnie gram, bo gram chujowo, ale chodzi o to, żeby pokazać poziom, na którym jestem i sobie każdy oceni, że taki uber amator, super amator, amator i tak dalej, nie? Tak więc... Jeżeli chodzi o gitarę, to tak, znam tabulatury, znam chwyty, ułożenie, szczególnie jeżeli chodzi o elektroakustyczną, to ułożenie palców gdzieś tam mam. Był bardzo długi bardzo długa przerwa, kiedy grałem ostatni raz, a gram teraz, no bo kupiłem tą gitarę. Myślę, że było chyba tak z 5 lat, ale no teraz już bardzo aktywnie, nie? Z powrotem Rocksmitha zainstalowałem, żeby sobie tam przypomnieć różne taby do wielu rzeczy, tak więc gitara wróciła w łaski. I przez to odstawiłem znowu trochę klawisze, nie? Bo nie da się we wszystkim naraz grać. Tak więc w tym momencie w swoim studiu mam klawisze, mam gitarę elektryczną, elektroakustyczną oraz gitarę basową.
Potem chciałem pokazać wam gitarę elektroakustyczną, ale niestety okazało się, że podczas strojenia pizła mi struna, tak więc niestety bez jednej struny. Ale na szczęście mam jeszcze starą, dobitą gitarę elektryczną. Po prostu kilka akordów, ale to nie brzmi zbyt dobrze. Jest totalnie rozwalona. Dobra, mniejsza. Teraz czas na największe szczęście moich ostatnich paru dni. Chyba brzmi dobrze. I gitary basowej uczę się tak naprawdę od tygodnia jakoś, jeśli mam być szczery, bo nigdy nie miałem wcześniej w rękach. Szkoda, że elektroakustyk nie wypalił. Łatwiej się lepiej na nim gra mimo wszystko. Szczególnie po takiej długiej przerwie. No ale tutaj uczę się tak naprawdę podstawowych piosenek. Mówię, basu nigdy nie miałem, ale myślę, że to wszyscy poznają. I tak samo bardzo prostą piosenką i bardzo satysfakcjonującą, szczególnie kiedy mógłbym to zagrać tak, żeby no nie mieszać mikrofonu, bo to strasznie buczy, ale to jest Mr. Jack, System of a Down. Świetnie to brzmi. Tak samo ichniejsze... Z polskich teraz ostatnio uczę się takich troszeczkę, no cóż, Dawid Podszedł Porządek to się chyba nazywało, nie? Jakoś coś takiego, tam jest fajny basik. Bardzo fajny basik, przyjemna ta, ale ja tutaj mówię, raptem nauczę się 5, 6, 7 piosenek, coś takiego i no, będę się uczył dalej, no bo wiadomo. W ogóle jeszcze technika, bo to powinno się tak grać, jak ja teraz pokazuję. A ja sobie zazwyczaj jednym palcem robię, ale no to jest do wyuczenia, nie? To się jednak zupełnie inaczej gra niż na gitarze, ale bardzo żałuję, że no nie jest sprawna w tym momencie gitara elektroakustyczna, bo zwyczajnie po prostu najprzyjemniej mi się na niej gra, jeżeli chodzi o pokazywanie chwytów i tak dalej. No gitara elektryczna wiąże się z tym, że jest bardzo cienka, jak masz niewprawne ręce, no to zapomnij, że sobie się tym pobawisz, a poza tym na tym piecuku ona bardzo źle brzmi. Tak więc tak wygląda koncert. Cały czas Mister Maciejusz dużo pytań zadał. Czy brałeś, bierzesz pod uwagę ewentualną możliwość utworzenia kanału anglojęzycznego i publikowania na nim treści w języku angielskim? To ma po prostu przepotężny potencjał, dużo większy niż tak naprawdę w Polsce, bo tam tak naprawdę wystarczy jakaś głupota, jeden dobry strzał i się wybijasz i cię już tam dziesiątki tysięcy śledzą. Jest dużo większy tłum, z którego trzeba się wybić, ale tam po prostu jak już dobrze trafisz w algorytm, jak mi się trafiło na przykład tutaj w Polsce, to już lecisz, tego nie idzie zatrzymać, nie? Ale z drugiej strony jest to dla mnie dwa razy więcej roboty i być może, słuchajcie, jeżeli kiedyś by się udało na przykład robić, nie wiem jak ten kanał się potoczy, może kiedyś się na nim będzie super zarabiało, to wtedy tak, wtedy po prostu będzie człowiek od tego, żeby to tłumaczyć. Na przykład ja będę przygotowywał sobie teksty, będę korzystał z zewnętrznej firmy, żeby mi to tłumaczyła, żebym sobie tam w top nie robił po prostu i będę sobie nagrywał już wtedy, będę musiał z tekstu czytać, no bo po prostu nie będzie możliwości, żebym wszystko spamiętał w języku angielskim. Słucham cię, kochanie. Czy będziesz wypuszczał swój merch? Nie wiem. Znaczy tak naprawdę cały merch, jaki mam przy sobie, to dostałem. Ja jeszcze żadnego nie wypuściłem. Ogólnie jest taki plan. Wiesz co, ja powiem ci szczerze, że może merch w stylu takiego standardowego koszulki, czapki czy coś takiego. Czapki w sumie zajebiście wyglądają, nie? Te, co miałem nawet po przeszczepie. Działały mi. Teraz myślę, żeby sobie jeszcze wziąć jakąś z daszkiem, bo po prostu czasami się człowiek nie chce czesać i po prostu wyjść sobie w czapce z daszkiem. To sobie będę nosił własny ten, ale tak, chyba tak, będzie z jakimś czasem merch wypuszczany, ale ja myślę też o wydaniu takich mniejszych, prostych gierek tak naprawdę, w sensie planszowo-karcianych, tak sam z siebie, mam dwa pomysły, no takie wiecie, gierki do piwka, nic jakiegoś skomplikowanego, ale wydanego przez siebie, o tym będę na pewno mówił kiedyś na kanale. Proximity, jak to jest być content kreatorem? Dobrze?
Tutaj oczywiście wstawiamy mema z Asterixa, ale wiesz co, nie wiem. Dobrze, ja bym powiedział, że dobrze. Fajnie jest móc się wypowiadać. Ja nie wiem, co ja bym robił, gdybym teraz nie miał faktycznie jakiejś takiej swojej platformy, żebym mógł do was mówić, mógł wam o czymś opowiadać. Wydaje mi się, żebym się nudził albo gnił na tych rybach. Jest mega fajną, że... Krępuję się przy tobie, jak jesteś. Idę już sobie. Jestem absolutnie mega dumny, że wiesz, że jest te 30 tysięcy osób, które faktycznie kliknęły te subskrybuj i są one skore i chętne, żeby posłuchać to, co gadam. Jasne, że często być może gadam jakieś głupoty, ale jak widać, dla wielu osób ma to jakąś wartość i to jest bardzo schlebiające. I też daje do myślenia, nie? Że wiesz, gdzieś to, co mówisz, dociera, więc tam czasami pomyśl dwa razy, co powiesz. Na pewno to też motywuje do takiego większego sprawdzania wielu rzeczy, nie? Że nie sobie pieprzyć, bo pieprzyć, tylko no też jest taki minus, nie? Że kurczę, no ktoś cię może bardzo łatwo zweryfikować, nie? Ale ja nie wiedziałem przez długi czas, że ja mam w sobie takie aż tak bardzo atencyjne, wiesz, jakieś geny. Ale naprawdę dla mnie jest mega fajne, jak czytam wasze komentarze, wiem, że ktoś obejrzał, jak widzę, że ktoś ogląda gdzieś u siebie, no Kiszak pozdrawiam, bo to najczęściej tak samo te małe. No jest wielu, wielu, zresztą już wymieniałem paru, no Messerschmitt i wielu innych, którzy oglądają, nawet ostatnio trafiłem na dwie dziewczyny, które oglądały, w sensie no dwie różne dziewczyny, które oglądały tam content, więc super. I robi mi to zwyczajnie, to jest takie bardzo schlebiające, wiecie, i tam czasami czat przeczytać, bo to nie jest tak, że wszyscy są super za mną, nie, jest masa ludzi, którzy po prostu nie mogą mnie strawić. Ale to też jest dla mnie spoko, to znaczy, że gdzieś te moje słowo dociera, wiesz, ja wiem, że ja nigdy nie sprawię tak, że wszyscy mnie będą kochać, uwielbiać, ja papieżem nie będę, bo nawet właśnie papież ma wielu przeciwników, jakby nie patrzeć, nie ma uniwersalnie ukochanej osoby, nie? Dla mnie jest to bardzo fajna sprawa, więc tak, odpowiadając na pytanie, fajnie jest być content kreatorem. KCR. Gdybyś musiał wybrać tylko jedną grę, w którą miałbyś grać do końca życia i tylko w nią, co to byłaby za gra? Pozdrawiam. Bardzo proste. To byłoby Path of Exile, które daje mi tyle godzin rozgrywki i za każdym razem jest coś innego, że po prostu... Nawet w tej chwili, tak? Mogę grać normalną jakąś tam ligę, mogę grać SSF-a, mogę grać tego Ubera, nie wiem jak się tam nazywa to, o Boże. Nie hardcore, tylko... No to tam, gdzie są te mniejsze drop rate i tak dalej. Zawsze zapomnę, jak to się nazywa. Roofless. Tak więc kontentu jest tam naprawdę ogromna masa i z tą grą mógłbym spokojnie umierać, nie? Chocomoco, jeśli miałbyś wybrać którąś generację konsol na podstawie gier, to która by to była? To byłaby generacja, nie pamiętam numerkowo, która była szósta. Chodzi mi o PlayStation 3 oraz Xboxa 360. Uważam, że wtedy wyszła naprawdę ogromna masa wielu świetnych gier. Może nie zaczynały się te serie, ale rozwijały się one tam przepotężnie. Jasne, że to był też czas wielu samograjów, ale mimo wszystko chyba najlepiej wspominam. Jasne, że mogę się jeszcze zastanawiać nad ewentualnym PlayStation 2 tak naprawdę. No ta era, Xbox i PlayStation 2. Ale... Chyba personalnie najwięcej też czasu spędziłem w tej generacji, gdzie było PlayStation 3 i Xbox 360. A dalej, szczerze, im dalsze generacje, tym gorsze. Tak więc to już zdecydowanie one nie będą zapadały w pamięć. W jaki sposób oszczędzasz na wydatkach związanych z kupowaniem gier zarówno fizycznie, jak i cyfrowo? Dzięki wam, moi drodzy patroni. Właśnie to jest piękne w tym wszystkim, że dzięki temu, że jest masa pojebów, chyba 110, którzy postanowili wesprzeć złotówką dwoma, czy 75. Kupowanie gier, czy w ogóle osprzętowanie jakichś peryferii i tak dalej do tego, żeby to ogrywać, jest dużo łatwiejsze, więc to właśnie dzięki wam jestem w stanie robić te, no akurat teraz to było rzadko, ale te recenzje przy premierze, ja nie muszę wtedy szyć z budżetu własnego. Po prostu mam ten budżet od was i to bardzo dużo daje, więc jeżeli mogę wykorzystać tę chwilę, żeby podziękować, to dziękuję każdemu z was pojedynczo, z osobna. Uwierzcie mi, że to bardzo dużo daje. A teraz kolejnym takim celem, no po prostu będzie jakoś zmontowanie kompa, nie? Bo już mój to tak, no dogorywa, nie? Ale to w przyszłości. Czy jesteś fanem kina i jeśli tak, to jakie są twoje ulubione filmy bądź gatunki? Czy widziałeś film The Lighthouse z 2019 roku? Nie widziałem, nie jestem fanem kina. Lubię filmy w stylu Marsjanin czy Interstellar, po prostu, ale tak samo jak... W ogóle Nolana filmy lubię, tak szczerze, nie? Wszystkie, co on tam robił. Tak więc lubię tego rodzaju filmy, ale moim ulubionym filmem to jest horror. The Thing. Jest przegenialny. Jest absolutnie doskonały. To jest mój ulubiony film ever.
Czy planujesz zagrać kiedyś w Zeldę i inne gry Nintendo? Tak, i prawdopodobnie zrobię to w momencie, kiedy Wojtek będzie już w stanie chwycić zapada, będzie się interesował grami bardziej niż teraz do skoku, więc wtedy pewnie dostanie Nintendo Switcha, czy co tam wyjdzie. I wtedy pewnie będę ja nadrabiał czerwoną platformę, bo kiedyś miałem Wii U, ale tak naprawdę ograłem ją tylko do tego, żeby pograć sobie w Bajonetty, nie? Bart, czy uważasz, że w ramach wszechobecnej poprawności politycznej wciskania na siłę odmiennych ras i Pokemonów LGBT gry idą w złą stronę, ponieważ zamiast skupić się na fabule czy gameplayu, to korpo skupiają się na inkluzywności. Wiesz co, samo to, że to sobie tam jest, nie jest dla mnie jakimś wielkim problemem. Dla mnie dużo większym problemem w tym wszystkim jest to, że to jest tak jakby na pierwszym planie, że to jest ważniejsze niż stworzenie faktycznie dobrej historii, faktycznie dobrej, ciekawej postaci. Tokenizm mnie strasznie wkurwia. Muszą odhaczyć wszystkie ptaszki, że musi być to, musi być tamto, musi być tamto. Mimo, że czasami w jakimś uniwersum, w jakiejś historii nie ma na to miejsca i to nie dotyczy absolutnie grup tylko, które ty wymieniłeś, tylko każdej, tak? Jasne, że no mamy troszeczkę spieprzone czasy i no, jak ktoś chce o tym dyskutować, to może dyskutować. Są odpały z jednej i z drugiej strony, ale tokenizm, mnie strasznie wkurwia tokenizm w gamingu, to co właśnie było z tym Sweet Baby i tak dalej. I niestety fakt faktem kojarzy mi się teraz to z tym, że na rzecz tokenizmu po prostu pod kątem fabularnym, czy nawet wykonania zresztą, no jeżeli mówimy o Suicide Squad, to nie tylko fabuła tam leży, po prostu ważniejsze jest to, żeby wydać grę pod przywództwem DEI, niż po prostu wydać dobrą grę, nie? Ale myślę, że to się ukróci, prędzej czy później. Naprawdę, tak uważam. Scrooge napisał... Wiem, że z Nintendo ci nie po drodze, ale czy gdybyś miał lub mógł ograć kilka exów bez względu na platformę, to w co byś zagrał? Szczerze? Tak, najbardziej kusi mnie Zelda. To zdecydowanie, że chciałbym sobie w Zeldę zagrać i tak samo no mega mi się podobało z gameplayów i ze zwiastunów Metroid Dread. Świetnie wyglądało, nie wiem czy to jest dobra gra, ale Dread wyglądał zajebiście, nie? To jest taki fajny typ rozgrywki, no lubię Metroidvania, Ori mnie do tego przekonało chyba tak najbardziej. No i Dread wyglądał mega takie smooth, czyli Metroid Dread oraz Zeldy bym chciał ograć. Może nie te starsze, ale te Breath of the Wild i tak dalej, co teraz wychodzą, to z chęcią. Zaem! Właśnie, Zaem to jest nasz nowy patron. Uważam, że twoje recenzje gier są najlepsze i najbardziej rzetelne. O, na polskim YouTubie. Milutko. Czy planujesz robić je częściej zamiast non-stop wyjaśniać działania innych ludzi i korporacji, które od lat robią nas w balona? Tak, teraz był taki dziwny okres, powiem ci szczerze. Ja staram się znaleźć jakiś też rytm z YouTubem, bo recenzja, niestety, tak jak robiłem to nawet teraz z Hellblade 2, zrobienie recenzji u mnie wymaga mega czasu, nie? Bo jednak, jak widzisz, no Hellblade 2 jest powiedzmy 5-6-godzinną grą, a ja zrobiłem z tego 40-ponadminutową recenzję. Staram się poświęcać na to czas, staram się to odpowiednio uczyć i często też po prostu staram się to przemyśleć, nie? Są rzeczy, które ja tam przygotowuję, piszę i uwzględniam na gorąco, ale są rzeczy, które po prostu muszę sobie przemyśleć z kilku perspektyw, tak? Czy na przykład grafika jest ok, ale w porównaniu z innym tytułem, czy jest dobra, czy jakiś system walki jest w danym gatunku dobry i wtedy muszę sobie myśleć o innych przedstawicielach i jak mi się tam grało i tak dalej, czy jest raczej średni, nie? To wymaga czasami dużo bardziej przemyślenia i wiem, że czasami tego na filmach nie widać, ale to wymaga czasu, a jeżeli to wymaga czasu, to skupiam się na danej grze i wtedy uwalam newsy na przykład. Jeżeli uwalam newsy, no to retencja na kanale się zmniejsza, nie? I czasami może być tak, że jeżeli ja się skupię na przygotowaniu recenzji i przez tydzień nie wstawię tej recenzji, to mimo, że jest masa ludzi, którzy czekają na tą recenzję, to wstawię po tygodniu filmik, po tygodniu nieobecności, i ludzie w to nie wejdą, bo im się to nie pokaże. Są jeszcze ciekawe gry indie albo gry z kubki wstydu, które kiedyś prowadziło się o nich serię. Na polskim YouTubie jest mnóstwo kanałów narzekających, ale tylko garstka tworzy wysokiej jakości. Wiesz co, to właśnie chodzi o jedną rzecz. U mnie bardzo cennym zasobem na kanale jest po prostu czas. I tego zasobu mam bardzo mało. No wiesz, przygotować materiał o grze sprzed X czasu można. Ale wtedy nie zrobię na przykład materiału o grze współczesnej. Albo na temat newsa, który się pokazał. Wiesz, jestem niestety tylko jeden, nie? A wiesz, mimo wszystko jeszcze do tego jest ta działalność dzieciaki, to nie zawsze jest na to czas. Ale chciak, gdyby zrobić taką oficjalną, nie wiem, jakąś redakcję, to bardzo możliwe, nie? I wtedy, może kiedyś. Adrian Granowski. Gdybyś mógł pozbyć się na zawsze jednej patologii ze świata gier, to co by to było i dlaczego? Sweet Baby się nie liczy? No to mi trochę utrudniłeś, ale powiem ci szczerze tak. To jest trudne pytanie, bo... Z jednej strony, no to co się teraz pokazuje, no te kurwa, zamawiasz za, nie wiem, 100 zł drożej i masz dostęp do gry 4 dni wcześniej, to jest dla mnie mega tragiczne.
To mnie strasznie denerwuje i na ten moment tak na gorąco to tego. Opieranie rozgrywki na MTX-ach. To jest złe. Nawet bardzo. Ale chyba nie aż tak jak to. Kolekcjonerki bez wydań fizycznych. What? Albo w ogóle konsole digital. What? Ale na ten moment chyba gdybym miał z tego wszystkiego, co wymieniłem, wymienić, czego bym się chciał pozbyć, to bym się pozbył zdecydowanie dostępu wcześniejszego. To jest taki trend, że my za 5 lat będziemy sobie płakać, nie? Że nie zareagowaliśmy tak, jak nie zareagowaliśmy na zbroję konia. Browarski, jak zostałeś lektorem? Przez znajomości wysłałeś gdzieś swoją próbkę głosu, a może przez czysty przypadek ktoś cię odkrył? Ludos! I w zasadzie też Dragon zapytał pytanie odnośnie tego samego. Czy pracujesz jakoś nad swoim głosem? Ponieważ zauważyliśmy ze znajomymi, że masz bardzo radiowy głos. Czy to wynika z jakiejś praktyki zawodowej, czy jest to twój w pełni naturalny głos? Wiem, dziwne pytania, ale nie mogą się powstrzymać przed zadaniem. I tak samo jeszcze w podobnym tonie Jogny Gierczewski, jak wyglądał trening twojego głosu? I to się już tyczy oczywiście... lektorki. Odpowiadając tak, jestem lektorem, pracuję swoim głosem i właśnie to jest zapowiedź tego drugiego materiału. W sumie fajnie wyszło, tak niezamierzenie, że to jest na końcu. Drugi materiał będzie skupiony właśnie na lektorce. Postaram się pokazać kulisy, troszeczkę o tym opowiedzieć, ale to, że jestem lektorem, to jest zupełny przypadek. Kręciłem się wokół mikrofonów, ale nigdy pod kątem lektorstwa, że tak powiem. Pracowałem w radiu i mam dużo szczęścia pod kątem tego, że mam głos, jaki mam i mogę dzięki temu działać właśnie w tej branży. To, że założyłem działalność jako lektor i teraz z tego żyję, to też jest znowu duże dzieło przypadku, ale tam się faktycznie zgłosiłem na casting i dzięki temu mogłem się po prostu utrzymać. Więc stąd jest działalność i wszystko inne. Jak wyglądał trening mojego głosu? Nigdy nie trenowałem swojego głosu. Mam ćwiczenia rozgrzewające, ale to nie chodzi o głos, a bardziej o usta. To głupio brzmi. Ale to pokażę już na materiale związanym z lektorką. Czy jest to twój w pełni naturalny głos? Tak. Ja mogę powiedzieć, że ja na YouTube'a jak nagrywam, ja kiedy się ekscytuję i tak dalej, to często podnoszę ten głos. Mówię tak bardziej żywo, nie? Wiecie, w tym momencie. Chyba, że zdarzają się momenty, kiedy chcę brzmieć poważnie. I mówię... Tak jak teraz. To jest... W tym momencie to jest inny... Teraz kościół, kurwa. Teraz jest inny mikrofon, ale to, jak mówię w tej chwili, to jest taki mój w 100% naturalny głos, nie? W tym momencie mam totalnie luźne gardło, nie spinam się. I mówię tak, jak mówiłbym normalnie, gdybym nie chciał krzyczeć, nie chciał się unosić. Jakbym powiedział... Piękna dzisiaj pogoda. Wybaczcie, że jeżeli chodzi o lektora, to tak bardzo ogólnikowo odpowiedziałem, ale naprawdę to chcę zostawić na przyszły materiał, gdzie pokażę, jakie materiały robię, jak czytam różne rzeczy, dlaczego można mieć narrację. Wiecie, czytam jakiś tekst taki, nie wiem, popularno-naukowy powiedzmy, czy coś takiego. Zwyczajna narracja, ale może to czytać na kilka różnych sposobów i po prostu zależy od tego, czego to dotyczy. Jakie tempo sobie narzucisz, to czytasz to zupełnie inaczej, nie? Pokażę, jak działają reklamy, jaka jest różnica, na przykład, kiedy czytasz reklamę kawy, a reklamy, nie wiem, peceta czy laptopa, IVR-ki i tak dalej. Pokażę po prostu, jak to działa, gdzieś tam na przykładach i myślę, że jeżeli chodzi o audiobooka, to sobie wspomożemy się książką Tomasza Sablika. Króciutki fragment przeczytamy. Fajnie, że to jest horror, bo to się już też zupełnie inaczej będzie czytało. Tak więc ja was już na to serdecznie zapraszam. Dziękuję wam za uwagę, jeżeli dotrwaliście. Widzę, że materiał trwa już godzinę 15, kurwa, minut. Tak więc trochę to potrwało. Same pytania dały nam godzinę, bo z tego co pamiętam, to około 15 minut robiliśmy unboxingi i opowiadałem o gazie. Dzięki naprawdę wszystkim za super prezenty jeszcze raz. Tomasz Sablik za książkę oraz Sebastian i Karina za to oraz zestaw herbat. Mówię w liczbie mnogiej, bo ze zdjęcia jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni. Mi się to bardzo podoba, tak samo, no to jest genialne. I herbatki na pewno spróbujemy. No, fajnie wyszło, że to jest taki prezent na 30 tysięcy. Genialna sprawa. Tak więc co mi zostaje? Zaprosić was na kolejny materiał. Jeszcze raz podziękować i za prezenty oraz za waszą, moi drodzy, uwagę. I za wasze wsparcie, o którym już tutaj mówiłem. Mam nadzieję, że taki troszeczkę offowy materiał w innym miejscu wam się spodobał. Żegnam się, to teraz dzwony przestały bić. Masakra. Mam nadzieję, że da się to jakoś przetrawić. Jak nie, to przepraszam. No nie mam jak tego odsłuchać, no bo jestem na zewnątrz. Dzięki wam za pytania. Dzięki wam za uwagę. Dzięki, że jesteście. Do następnego razu. Cześć.